Nie wiem, co mówisz. Nie znam tego człowieka. I stąd Pan Jezus zadaje na oczach i wobec apostołów to pytanie. Potrzebne to było, bo przecież powiedzieć miał Pan Jezus do Piotra: Ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję kościół i tobie dam klucze królestwa. Dać komuś skarb, to ten ktoś, aby mógł zarządzać skarbem, musi kochać. Bo człowiekowi, który nie kocha, nie daje się skarbu, nie daje się kluczy do mieszkania. Trzeba kochać, aby zasłużyć na zaufanie, na miłość. Drogi księdze arcybiskupie, to 60 lat temu, w noc okupacji, a prawie 1 sierpnia 1944 roku, tutejsi ludzie, prawicowie, tych, którzy tutaj są, a niektórzy może byli świadkami tych zdarzeń, powiedzieli: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kochamy. I rozpoczął się ten wielki proces dawania świadectwa miłości ku Bogu, ku Jezusowi, ku Kościołowi. I rozpoczęło się to zmaganie, aby był przybytek Boga z ludźmi w tym miejscu. Tyle lat starań przez kurię, przez partię. I to wszystko, co się tutaj dzieje na oczach i księdza arcybiskupa, bo uczestniczy w tych zdarzeniach zbawczych i twórczych, to jest znak naszego mówienia: Panie, Ty wszystko wiesz. Bo gdyby tak nie było, to by nas tutaj nie było. 60. rocznicę istnienia naszej rodziny parafialnej chcemy dziękować Bogu za to, że jest to miejsce, za to, że są tacy ludzie, którzy tutaj są wierni Bogu. I kiedy mamy dziękować Bogu za to wszystko, wielbić Boga, bardzo proszę księdza arcybiskupa o dar modlitwy za naszą rodzinę parafialną, za żywych, aby byli Bogiem silni, za tych, którzy odeszli w ciągu tych 60 lat istnienia tej parafii. Polecamy Bogu naszych gości, świętej Natalak Radia Fiat. Ich serdecznie również pozdrawiam. Radujemy się obecnością księdza arcybiskupa, radujemy się obecnością kapłanów, tych, którzy już są i tych, którzy przybędą. Radujemy się obecnością osób konsekrowanych w życiu. Już jesteście w tym radosnym dniu i obdarzy nas swoją łaską, swoim miłosierdziem, swoją dobrocią.